Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Rustler. Moi drodzy, możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Linki w opisie. Rundkę zrobiłem, jest trochę zmęczony. Powinienem odpocząć, ale nic. I tak będzie teraz dialog, więc za bardzo będę mógł w tym czasie pozbierać sobie myśli. Wpadnij tam w linki w opisie, już mówiłem, dobra, grajmy. Co uzdrowiono? Tak się nazywa misja. Zaraz pogadamy o wszystkich rzeczach. Czy to ty nie jesteś Guy, ten słynny zabójca? Czy ty w ogóle masz pojęcie, jak bardzo codziennie zarzucasz mnie robotom? To twoja praca, czyż nie? Na początku było spoko. Wiesz, kto nie lubi dodatkowej kasy w ręku? Tu złamana szczęka, tam wypłute flaki i wszystko w ciągu zwykłego dnia pracy. Ale teraz wygląda to jak front wojenny. Jeden stos siał na drugim. Poszywam jednego nieszczęśnika, ale w tym czasie umrze drugi. Stary kurwa, zwolnij. To nie jest konkurs na ludobójcę. To ty na to, że teraz dla odmiany ty mi pomożesz. Serio mówię, zapłacę. Wskakuj na wóz, przewieź mi rannych, zanim się wykrwawią. Aha, teraz to. O, teraz będziemy misję robić. Czemu mnie policja goni, że pomagam rannym? Co wy ty? Fuck the police, HWTP! Czemu mnie psiarskie gonią w sumie tak naprawdę? Nie wiem, ale wreszcie mamy tą interakcję z tym wozem. Z wozem, który mówiłem w poprzednim odcinku, że jest nowy wóz, że wcześniej go nie było. I wreszcie mamy z nim interakcję. No, z jedną taką misję, wiecie, fabularną, tutaj poboczną można zrobić. Pewnie to będzie taka dodatkowa aktywność, jak zbieranie ciał i tak dalej. Tylko tam zbieramy ciała na jednym z wozów, a tutaj po prostu zbieramy rannych, którzy są jeszcze w stanie przeżyć. O, ten na pewno nie przeżyje. Zbieram rannych i przy okazji zabijam innych, no, wybornie. Proszę się zsunąć, panie policjancie. O, tu jest jeden ranny. Tak, co jest to taki odcinek, zacząłem na... Nie przemyślałem, co chcę powiedzieć, ale szczerze mówiąc to pomyślałem, że się obudzę. I zacząłem biegać. Nie sądziłem, że aż tak się zmęczę, ale zapomniałem, że moja kondycja nie istnieje. Przecież od 8-9 lat jaram szlugi, kurwa, więc... Kondycja jest nieposiadana, plus siedzę przy kompie. Całkiem sporo. Ale już o bieganiu to nie wspomnę, bo nie wiem kiedy... Kiedy tak naprawdę biegałem. Więc tutaj szybko mnie złapało, mimo tego, że przebiegłem jakieś 10 metrów. Więc no. O, cudne kolejne statku uratowanych pacjentów. Hej, mamy gościa, któremu twoja pomoc bardzo byłaby na rękę. Jak mogę pomóc? Ktoś potrzebuje ręki dosłownie. Stracił w trakcie walki w klatce. Przynieś ją, to może uda się to jakoś zszyć. Udaj się na arenę MMA. MMA, mieszane sztuki walki. Chyba, coś takiego. No dobra. To jest ta arena, gdzie my walczyliśmy? Ty poczekaj. Jak można stracić rękę walcząc w MMA? Ja mi się wydaje mi się, że to jest właśnie ta arena, w której my walczyliśmy. Tam z mieczem, dzidami. No i średniowieczne MMA, nikt tam nie dba o zasady. No to nie wiem, czy... Mieszane sztuki, mieszane bronie walki? No nie wiem. Myślę, że inna trochę nazwa powinna być. A może będzie rozwinięcie tego skrótu jakieś fajne. Twórcy wymyślili. No patrząc po tutaj śmieszkowych zachowaniach twórców. I tego, że lubią sobie... Mają taki humorek dziecinny dość. To myślę, że... Skrót został rozwinięty w jakąś stronę. Czyli nic nie dzieje się przypadkowo. To jest chyba dokładnie ta arena. No tak mi się wydaje, chociaż... Nie wiem, już nie pamiętam, już... Mówię, dawno dość nie grałem tutaj w Rustlera. Nie pamiętam, która arena, gdzie była do walk różnych. Tylko strasznie daleko musimy niestety jechać. Tu! Nawet nie wiem, czy to... My kupujemy, tu to jest sklep! W poprzednim odcinku, słuchajcie, ja mówiłem, że ja nie wiem, co tu się dzieje i czemu to tak jest. A to był, słuchajcie, sklep. Takie buciory, ja tu muszę wyjść? O, jest tam chyba ręka oponenta. Dlatego to jest tak zaznaczone, że ja mogę kupić. Ej, to zamknięta impreza bez zezwolenia na broń. Jechałem tylko coś odebrać. Jakby nie było wstęp z bronią zabroniony.
E1 pies. Podnieś rękę, coś nie czuję, że to będzie takie łatwe. I mamy ochotnika, wygląda na to, że nieskromny Guy postanowił ponownie spróbować swoich sił. Ej, co ja przyszedłem tylko po rękę. Ręką będę się bił. Cóż za interesujący wybór broni, niech rozpocznie się walka. Zawodnicy, umywa ręce od tej walki. Więc podnieś ręce do góry albo opuść. Dobra, napierdolę wam ręką. Dobra, niezła walka, co powiesz na przybicie piątki? Uch, to niezgodne z zasadami, mów do ręki. No mówiłem, że twórcy gry to taki poziom humoru 10 lat mają. Ale to dobrze, akurat świetnie się dogadujemy. W takim wypadku. Wróć do doktora Migiem. No dobra. Może lepiej nie. Bez żartów, Erik, bez rasistowskich żartów. Nie tym razem. Chociaż mamy takie coś. Takie słowa różne. U nas. Co brzmią bardzo źle ogólne. Jak nygus. Że osoba leniwa, o ile się nie mylę. Tak babcia nam nie mówiła. Tak, no babcia tak nam nie mówiła. Może na pewno brzmieć to jakoś niekomfortowo. Pedant. No, żeby takie bardzo podobne słowo do innego słowa. No, na pewno niekomfortowo można się czuć, słysząc takie rzeczy. Takie słowa. Mimo tego, że to są to dwie osobne słowa, to na pewno. Może to jakieś tam. Z oczym ja pierdolę. Idziemy tu oddać rękę, zajebać frajerów. Już zaczynam rozkminiać logiczne rzeczy. A tu jestem dla rodziny, tu trzeba pajacować, a nie. Wiesz, czasem dobrze jest powiedzieć mądre rzeczy. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Dobra, się. Ja pierdolę. Tego skasowałem. Jestem pod wrażeniem, nie tylko odnalazłeś zgubioną rękę, ale udało ci się pozbawić rąk i kogoś innego. A tym razem wystarczyło dać liścia. 1000 sztuk złota. Mamy jakieś nowe punkciory, 4. Czy możemy na coś wydać? Bełkot. Kusza przeładowuje się szybciej. No to jest fajne. O, tu może manewr zwrotu 180 stopni. Ciekawe. Ciśnięcie przywołuje konia. O, to niezłe nawet. To bym nawet sobie wziął. Nie musiał zadupcać po konie. A, kupmy to 10 sztuk złota. Tam jakieś 50% HP. I misję z zielarzem. Misję z zielarzem. No tutaj... A to co to jest? Walka na kopie. Bo tu ten turniej rycerski. Ja poprzednio, o ile dobrze pamiętam, a mogę się mylić, nie w poprzednim odcinku, ale po poprzednim odcinku, miałem tutaj misję na turniej rycerski, ale ta misja jakoś nie działała, albo coś takiego. No możliwe, że się mylę. No i teraz widzę, nie ma tu misji. Może te misje będą związane z tamtymi misjami? No, ciekawe. Nie wiem, w każdym razie wiem, że może szybka podróż, nie? To z buta. Kurczę blaszkę i teraz muszę zadupcać z powrotem. No nic, widzowie. Nie oszczędzę wam tej podróży. Czas odcinka musi się zgadzać. Ale myślę, że jak weźmiemy jakiegoś tutaj szybkiego konia, to będziemy w w 30 sekund będziemy, widzowie. No to nie brzmi jak, to nie wygląda na tym, kurwa, szybkiego konia, ale... Na pewno szybciej znajdziemy szybkiego konia z tymi końmi. Ma to sens. Ale się rzucałem na prawo i lewo. O, dzień dobry. Jakieś konie po mefedronie, ty. Nawet się rymuje. Konie po mefedronie. No i się zbugowały. No nic w takim razie. Potrzebujemy szyb konia. To się chyba nazywał ten koń. Szyb koń. Chyba, że nie mamy tych hot dogów i tak dalej zaznaczonych na minimapie. Byłoby lepiej, bym wiedział. Ja mogę zakupić różne bronie. Kusza by nam się przydała, bo nie mamy kuszy ogólnie. Pancer koń jest taki... Na pewno bardziej wytrzymały niż tamta, ale nie jest jakiś turbo szybszy. No, ale będzie zwinniejszy, bo będzie mniejszy, jest sola.
To misję poboczną, czyli na niebiesko, nie zrobimy, więc mamy dwie misje główne, nie wiem, w którą powinniśmy iść. Ale nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. Pewnie odpowiedź na to pytanie przyjdzie w momencie, kiedy już kliknę tę misję i zrobimy je, to wtedy dowiem się, w której mniej więcej kolejności byłoby to lepiej zrobić. No i z czasem, słuchajcie widzowie, jak czegoś nie zrobisz, to się nie przekonasz. To jest bardzo mądre. Ja dumny z siebie. Czasem trzeba coś zrobić. Ja bym zrobił jeszcze akurat szybki zapis. Bo nie wiem, żebym się nie wywalił i żebym nie musiał zadupcać z tamtej strony. Propozycja, której nie możesz odrzucić. No to słucham. O, mój synek. To ty, czy to mój ziemniaczek, coś tam. Tak, mamo, dzięki, mamo, dobra, jestem zdrowy i cały, okej? Okay? Ale teraz jesteś z biegiem, tak? Och, mój biedny chłopiec. Taher trzymał nas za jaja, ale i tak nie chciał jakoś specjalnie brać udziału w tym durnym turnieju. A szkoda, bo chyba znam sposób, co? Ja nigdy nie mówiłem ci o twoim prawdziwym ojcu, prawda? Myślę, że mógłby ci pomóc. Dawno, dawno temu, kiedy byłam młodą dziewką, dość ciężko się napracowałam nad jednym z tych arystokratów. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Mamo? Miał na imię Witold. My nie wiem, czy to na pewno on jest twoim ojcem. Może. To był dość szalony okres z mnóstwem orgii. Aż żebym znowu była młoda i gipka. Mamo. Och, już wiem. Może złożymy mu wizytę, na pewno się ucieszy na mój widok. Ale mamo, o, bądź już cicho, jestem pewna, że ci pomoże. Ruszaj się i przestań się gapić. Garbić. Albo gapić. Ja nie wiem, czy matka wejdzie na ten. Koń da radę? Ale kurwa, ciężko mu idzie, ale da radę. Dlaczego, twórcy gry, mi to robicie? Nie róbcie tak, proszę. Dlaczego misja musi być na drugim końcu zawsze, co? Ja muszę zadupcać całą tą mapę tylko po to, żeby zrobić misję, no. To mnie najbardziej wkurza. Nie lubię tego. Że ja rozumiem, że oni muszą jakoś, no, tą... Wiadomo, że oni nie mają tyle fabuły na to, żeby zapewnić jakieś długie godziny rozgrywki. Jest 13 odcinek, my już mamy 70% fabuły, więc w 15 odcinkach na spokojnie i to licząc misje poboczne się zmieścimy. Szybko stracił staminę z matką. Na siedzeniu z tyłu. Nie daje rady, ty. Zaraz padnie koń. O, jeszcze w takim tempie będziemy zadupcać. Jak stanie, to mu się odzyska staminka? Nie, nie. On walczy, kurwa, o przetrwanie, ty, ze starą na plecach. Mam dużo monet. Moglibyśmy... Ja bym... O, właśnie, w mieście jest do kupienia pełno tych domków. Te domy są spoko, bo tam mogę sobie zapisywać save'nąć po prostu i nie muszę zadupcać całą mapę, żeby zasejwować i zakończyć rozgrywkę, więc spoko. Fajnie by było, jakbym mógł wydawać siano na domy i z domu teleportować się do drugiego domu. I to by była szybka podróż. To by było całkiem fajne rozwiązanie. Myślę, że nawet lepsze niż to, które jest. Ogólnie patrzyłem na dźwięk w poprzednim odcinku, był w miarę okej, ale chyba przyciszę o jeden tutaj, nie wiem co to jest, o 1%. Też mamy do posiadłości szlachcica. Więc żeby nie było na pewno za głośno, bo widzę, że trochę ciszej mówię też. Patrzyłem w poprzednim odcinku, chyba było okej. Jeżeli nie było, to chujoza, bo teraz wyszedłem strasznie na palanta. Ale nie widziałem całego odcinka, tylko trochę. Przynajmniej na samym starcie w miarę wydawało się okej. Okay. Mam tutaj nowoczesną... No co ty gadasz? Zalecam przemyślanie tego spaceru, ser, Witoldzie. Konkurencyjny gangi, tylko czekałem na taką okazję. Ty próbujesz mi mówić, co mi wolno, a czego nie? Nie, nie, oczywiście, że nie. No to jesteśmy, tak? Ty tam, nie podchodź bliżej, przestaw swoją sprawę albo spadaj. Witold, kochany, tyle czasu minęło, jak się mniewasz. Ach, jesteś tak przystojny jak 20 lat temu. Proszę wybacz, o co tu chodzi. Pamiętasz, prawda? To siana ze spiżarnią, nasze wyjątkowe miejsce. Tą drogą to jest twój syn, Guy, owoc naszej miłości. Powiedz cześć, tacie, Guy. Hej.
Mój syn potrzebuje pomocy, Witoldzie. Jest poszukiwany za ucieczkę z kamieniołomów. Czy możesz coś dla niego zrobić? Proszę, przez wzgląd na dawne czasy. Wracaj lepiej do tego kanału, z którego wylazłaś, ty nędzna. Szsz. Dzięki, chciałem pogadać z chłopakiem, jak facet z facetem, jeśli nie masz nic przeciwko. O jasne, też chciałem powiedzieć. Raz, dwa. Guy, tak? Myślę, że twoja mama może być trochę zagubiona, może faktycznie masz moją krew, może nie. Niewiele to dla mnie znaczy. Jednakże w pewnym sensie jesteś jak członek rodziny. Znają mnie z tego, że organizuję różne wydarzenia. Jeśli mi się przydasz, to mogę pomóc ci załatwić co trzeba. Wyglądasz na zdolniacha, złożę ci więc ofertę, której nie możesz odrzucić. Śmiało jedziesz. Jest taki człowiek, który uparcie nie chce sprzedać mi swojej ziemi. Służ mu wizytę i przekonaj go. W porządku, bądź kreatywny, wtedy pogadamy. Stoi tatuśku. Dobra, służ szlachcicowi wizytę. Ha, innemu szlachcicowi. No dobra. No błagam was, twórcy gry, no po co wy mi tak robicie, no? I znowu pół mapy musimy zadupsać. No denerwuje mnie to, nie będę ukrywać. Ja już tak się sram, żeby już unikam. My widzimy w prawym górnym rogu dokładnie to samo, co ja? Czy wy? Czy my? To w ogóle przypomina ten. Taki jest posąg Red Bulla w tym. Na torze w Austrii. Dobra, szybka podróż. A mogę z koniem? Z koniem będzie lepiej, bo jak szybciej. Od razu będę mógł sobie siup. Dobra, 10 sztuk złota, pewnie, że tak. Rozumiem, że jest tylko jedno miejsce, w które się udaje, tak? Tak. A z tego miejsca będzie bliżej. Z tego miejsca akurat tak daleko nie jest. Musimy znaleźć sobie szybszego konia, kurwa. No ten, zobacz jaki zmachany, ty. To chyba nie przez starą, on po prostu jakiś zmęczony życiem jest ten koń. Nie no, jak my w takim tempie będziemy te odcinki przebierzać. No szybciej, żeż kurwa, z drogi śledziu. Muszę kuszę kupić, muszę kupić kuszę. Nie wiem w ogóle, o tutaj już elegancko. Elegancko. Ty w ogóle coś mam wrażenie, że znerfili te szybkonie, bo ich było zawsze dużo, a teraz ani razu nie widziałem szybkonia w sumie. Uch, co za smród. Czy tak właśnie pachnie biedota? Ależ cuchnie. Ależ pan cuchnie, ser. Czy jesteśmy w tym razem? Pan Witold przysyła pozdrowienia. Obrzuć szlachcica głównym. No dobra, damy radę, myślę. Aha, moja twarz jest w moich ustach. Przedaj swoją ziemię Witoldowi, albo to okaże się dopiero przed smakiem tego, co się czeka. Co? To jest niewaga, straże, nie tak to planowałem. Kup pościg, zmniejsz poziom poszukiwania. Kurwa, z tym koniem to ja se mogę zmniejszyć. Nic se nie mogę właśnie zmniejszyć. Oj, to jest jakiś w miarę logiczny, to jest konik. Tym to ja mogę jakiś jeździć. Kup pościg. Trzeba znaleźć tutaj tak zwany plakacik. Najlepiej by było w sumie udać się do miasta, bo tam tych plakatów jest w sumie najwięcej. A tym dalej się oddalamy tutaj od naszego głównego miejsca, tym gorzej, bo później muszę kurczę wracać. Chyba najszybszy koń to jest koń straży ogólnie w tej gierce. Mogę się mylić, ale tak mi się przynajmniej wydaje. O, jest zbroja, cyk. Git, mniej obrażeń, zawsze to. Mury, no kurczę, ja bym poszedł do miasta, ale mamy 3 gwiazdki. Gdzieś, ja już nie pamiętam gdzie było co umieszczone. O, jest, właśnie tak czułem, że gdzieś tu będzie jeden plakat, cyk. Mamy to. Jeszcze trzeba drugi znaleźć. I trzeci. W mieście może być ciężko. Oj, przyblokowany. Wyjdź tu, upcarz. O, już mamy jeden, elegancko. Nie wiem, czemu przyfaceliłem mu z patyka i mamy jeden nagle. Nie interesuje. Ty, no to są zepsute paski. Zaraz się nie odnawia, ja nie trzymam shifta i się nie odnawia pasek. Dobra. Gówno nie fair jest. Zostaw.
Nie no, mój koń to już kurwa kuleje giga. Dobra, pobiegamy se w kółko, koło kamienia. O jest! Odnowiło się szybko, dasz ranę. Wiecie co? Przed tym, ale dziwna jest kamera. Bo musiałem ją trochę zmniejszyć, bo jest za jasno i to musiałem pobawić się ustawieniami. No nieważne, w każdym razie wiecie co? Przed tym, jak podjechałem... Ja mam takie dziwne przeczucie, ja umiem przeczuwać różne rzeczy. I to jest to uczucie, które miałem, kiedy podjechałem do tej jebanej skały. Wiedziałem, że chłop mnie hitnie i mówię, na 100% zginę i wezmę to i nie zdążę i się nie uda. I będzie jeden kurwa minisekunda zabrakła do tego, żeby zrobić zadanie. Byłem 100% przekonany, że właśnie tak się zdarzy. O. Fakt, to było durne zagranie, muszę spróbować inaczej. Ukradnij cennego konia. Ale byłem, słuchajcie, mega przekonany, że właśnie dokładnie tak się stanie. Miałem to gdzieś kurczę, śledzionie to czułem. Jest takie uczucie. U mnie one często dość tutaj wita. Czasem zdążę powiedzieć, czasem no to jest taki ułamek sekundy. I to przeczucie jest... nie jest to takie hop-siup, więc to nie jest tak, że one się pojawia codziennie. Raczej się... 90% przypadków się pojawia i faktycznie tak się dzieje. Kurwa mać, bo ten koń nie zro... Co to jest za koń za siekiera? Chodźcie dupce. Nie, to jest niemożliwe, że ten policjant mnie goni. Zostaw. Najpierw gubimy policję, czy kradniemy mu konia? Nawet nie wiem, co ja robię, ty. Za szybki ten koniec. No, najpierw gubimy policję, później kradniemy konia. A co jakbym wynajął barna? On by biegł za mną? W jakim tempie? Dobra. Jarskie zgubione. No i to jest konik. Właśnie takich koni szukamy. W takim tempie to ja będę tę misję robił w 15 sekund. Dobra, i my konia. Zaprowadź konia do rzeźnika? Już obiecuję, że nie będzie bolało aż tak. Onka giga. Jako przedstawiciel... wegetarian oraz wegan. To widzicie, protestuje. No w sumie ilość koni, które zabiłem. Nie wiem, czemu tak mam, ale nie wiem, czy wy też tak macie zawsze, jak gracie w gry i robicie coś innego, to macie ochotę tak zrobić. W sensie, jak na przykład nie zabijacie zwierząt, to macie mega ochotę w grach komputerowych pozabijać zwierzęta. Ja tak zawsze mam, ja zawsze muszę wszystkie zwierzęta jak mogę, kurwa. Jak w jakiś Far Cry gram, to żadne zwierzę na mojej warcie nie przeżyje, nie? Nie wiem, czy też tak macie. Że ja nie lubię łowić ryb normalnie, no bo to też właśnie zabijanie zwierząt. To za to uwielbiam grać w grę komputerową. O, kurze, wreszcie kupimy kurze. Za to uwielbiam, słuchajcie, grać w grę komputerową. Albo nie kupimy tyle, weź mi kup. Amunicja do kuszy, ale... O. Ile mogę mieć? Ile mogę wydać w ogóle? 8, 12, 15. Będzie wracany na konia, cicho. Okej, bo to są dwa rodzaje kuszy. A siana wydałem niepotrzebnie. Więc lubię grać w gry na przykład wędkarskie. No, tak mam. Zawsze. Zawsze mnie ciągnie w grach komputerowych do tego, czego nie mam. No to może jest logiczne, bo jakby po to były też stworzone gry komputerowe, żeby trochę uciec od tego świata. Fajnie jest pograć w grę komputerową, która jest fabularnie złożona tak bardzo do ciebie, że jak grasz tą postacią, to myślisz, kurwa, to jestem ja, stary. Nie, powiedzmy jak Life is Strange. Ale jeśli chodzi o sam umysł taki... folkowy, nazwijmy to, nie? To w moim wypadku 1 do 1.
Ale no, głównie to lubię robić rzeczy w grach komputerowych, których nie robię normalnie. A myślę, że nie tylko ja tak mam. Ej, widzisz, że tego konia potrzebuje tylko głowy i rachciach. Znowu podaję się z pytaniem was o cokolwiek wychorzy skurwę wiele? Wróć za 5 minut. Dobre ostrzeżenie, to będzie krwawe jadka. Wybacz nam obu przysługę i zdobądź jakiś pojazd. Znajdź wóz i odstaw go do rzeźni. No to wygląda jak wóz, jak dla mnie. Posy tutaj wydupcać. Czy taki wóz będzie gites? Znajdź wóz i odstaw go. No, no kurwa, wydaje mi się dobry. No nie, się zbugowałem. No kurka! I to nie to? Jakiś wóz musimy znaleźć, tylko jaki? A, ja mam na mapie. Okej, to jest specjalnie zaznaczone. Nie widziałem. Oj. Kurwa, wsiąknął ty. Pod ziemię. Gdzieś była taka... Dobry panie władco. Mamy tutaj delikatny problem, ale sobie poradzimy. Kiedyś była taka gra właśnie. Nie wiem, jak ona się nazywała, to nie była Age of Empire, ale mój stary uwielbiał w to grać. Była taka gra o właśnie bitwach i kiedy ludzie tam umierali. To były rycerskie bitwy i tam prowadziłeś wojnę, kraj swój i później wojnę. I kiedy ludzie umierali, to oni tak powoli się rozkładali. To było super dla mnie, jak miałem 8 lat. Mówi, o, później starym jest. Z 2 tygodnie. Proszę bardzo, udanego cokolwiek tam uważacie za dobrą zabawę. Za co powiem. Im jeszcze nie potrzebujesz odpowiedniego. Jeszcze potrzebuję odpowiedniego wykończenia. Dobra. Zaparkuj z odciętą głową przed domem szlachcica. Później stary, słuchajcie. Stary to mnie chyba 2 lata. Myślę, że on mnie kurwa 10 lat wyzywał, że mu tą grę odinstalowałem czy coś takiego, bo ja tą grę gdzieś zgubiłem ogólnie, nie mam, ja normalnie miałem taką pudełkową, nie wiem co się stało, no wiadomo, że tam tu pożyczysz, nie, jesteś młody, więc nic nie pamiętasz, 10 lat później kompletnie zapominasz o tej grze, komu pożyczyłeś, no i tak ostatecznie nigdy tej gry już nie dostajesz z powrotem, to jest klasyka, tak 1000 razy się zdarzyło też, chociaż mi ukradli gry. Ja faktycznie gdzieś tam zdarzyło się pożyczyć i nigdy nie oddać, chyba jest jakaś gra, którą jedną pożyczyłem pożyczyłem od kogoś i mnie oddałem. Nigdy, no tak wrzuciłeś, wiesz, wrzuciłeś do szafy, tu przeprowadzka, nie? I nagle się okazuje, że tego. Gdzieś patrzysz na tę grę i mówisz, o, pożyczyłem ją 10 lat temu, nie? No i teraz, wiecie, teraz już jest za dużo niewarta. Więc nawet nie wiem, czy już ją ma. Pewnie kiedyś ją znalazłem i nie wiem, co z nią zrobiłem. Te gry komputerowe gdzieś poznikały. No i z 10 lat mnie stary wyzywał, że... Ja mówię, słuchaj, ale są lepsze gry od mnie, ja chcę to. Ale ja nie wiedziałem, jak ona się nazywa i nigdy mu tego nie ogarnąłem. Weź pochodnie i podpal domostwo szlachcica. Wciśnij lewy przycisk kontrol, aby zmienić tryb wybranej broni w przypadku kij na pochodnie. Mamy to. A który to dom jego? Wszystkie? Może być, mogą być już wszystkie, no dobra. I my. I my. To co ta diaska się tu wyprawia? Nie zostawi z tego czyste interesy. O kurwa, przestań. Pokonaj zbiry, szlachcica i zgub pości. Ty, ja widzę tą, ja widzę tego tutaj. Tego tutaj konia, tą siekierę, nie konia. Tylko, o kurwa, tylko duża impreza się tu jest. Ja muszę na konia. O kurwa, umarłem. A nie umarłem, bo oni się między sobą będą nadupcać. Czy nie? Nie. O kurwa, teraz mam 2 gwiazdki. Ojejciu. Się policja napatoczyła. Szybko! Szybko, gaj! Szybko! Dawaj, 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 dawaj! Na tego konia! No kurwa! Szybciej! Dobrze, zajebiście jest. Jeszcze ładuję. O kurwa.
Dobra, pokonaj zbiry. Chyba, że ja konkretnie ich muszę pokonać. Mam nadzieję, że nie. Bym się zgubił pościg i było elegancko. Szkoda, że teraz mam dwie gwiazdki, ale... Za głupotę się płaci, widzowie. O, już mam jeden. Ewakuacja, już nie mam wtedy w ogóle. A, bo w lesie się szybciej gubi. No tak, czemu ja nie biegam po lasach w sumie? W lesie się szybciej gubi tego, psiarskie. Zapomniałem o tym. Do lasu! O kurwa. Proszę mnie zostawić. O, zbiry na tej mapie. Bo że je naprawdę muszę pokonać, kurwa. Ty, to może my je naprawdę pokonamy, tych zbirów, co? Tylko policja bardzo mi przeszkadza w tym. Nie dam rady. Policją, która się tu kręci. Znaczy, o kurwa, no. Że mam umiejętność niespadania ze średnich koni, czy coś takiego, nie? Macie. I o, cię kręca. Dobra, z mieczem ich pokonam. Mamy zbroję. E ty! Zgubiliśmy policję przy okazji, więc git. Wróć do ojca chrzestnego. Och, nienawidzę tej gry, naprawdę. Proszę wydupcać z konia. Pastem. Wałkoń. Wałkoń to taki średniak. Przynajmniej w nic nie dupnę. Zawsze w takich momentach mam taką chwilę zwątpienia. Zawsze jak powiesz, przynajmniej w nic nie uderzę. No, to jest idealny moment, żeby coś uderzyć, nie? Timingowo. Zawsze mam wtedy przez te kilka sekund mam taki mega tryhard, że mówię, żeby tylko w coś w nic nie uderzyć teraz po tych słowach. O, to jest szybko. Ale no tak w środku miasta grałeś? Chyba nie przejdzie. Znowu będę gubił policję. Te wszystkie konie mega zmęczone. Zobacz, nie odnawia im się stamina. Może... A, widzicie, widzowie. Może ja je nie mogę jakby do końca tutaj... Ach, co się po polsku mówi. Do końca... Wydoić. Tylko trzeba tak rozsądnie zarządzać energią. Może to jest jakiś news, który wprowadzili, możliwe. Siema, papko. Wykonane? Czy nasi przyjaciele zmienili jego zdanie? Jeśli teraz nie zrozumiem przekazu, to już nie da się nic zrobić. Wyśmienicie. Wiesz, że nasza rodzina zawsze spłaca swoje długi. Proszę bardzo, to pismo oznajmia, że zostałeś ułaskawiony za twój wypadek w kamieniołomie. Wszystko zostało przebaczone i zapomniane. Wierzę ci na słowo, ojcze. Ach tak, jeśli chodzi o to, mógłbyś ewentualnie teoretycznie prawdopodobnie nigdy być uznany jako jednego z moich synów, ale... Co? Nie rozumiem. Obawiam się, że nie doczytałeś drobnego dróżku przy tej przysłudze. Zostaniesz więc tu i teraz wydziedziczony na zawsze. I świnio. Zadanie ukończone. Dobra. Mamy tu jakieś punkty, w sumie spore z tych punktów. Niespadanie z konia. Z najszybszych koni. Nie stać nas. Mamy 4 punkty, a potrzebujemy 6. No to jest umiejętność, którą na pewno będę musiał te punkty wydać. Widzimy się, słuchajcie, w następnym odcinku. Odcinki prawdopodobnie są codziennie. Znaczy na pewno są codziennie, przynajmniej do tego momentu teraz. A prawdopodobnie są zawsze o godzinie 16. Czasem jest kilka razy dziennie się zdarzy. O, kupmy sobie tu chałupę. Chałupę. Ty, przychód! Ty, to ja z tego w sumie siano dostaję? No tak, chyba tak było w San Andreasie, nie? Ale... No dobra. No nic, zajebiście i będę jeszcze mógł zapisać, więc widzimy się
codziennie, czasem kilka razy dziennie, w każdym razie na pewno o godzinę 16 jutro. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się, bo cześć, zostawcie lajki, komentarz, subów, podnijcie w linki, w opisie, Twitch, Twitter, Instagram i drugi kanał vlogowy, tam nowy odcinek, cześć.